TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Był mecz z jednym liderem, był mecz z hegemonem, tak można określić drużynę rezerw Śląska Wrocław. A teraz mecz chyba najtrudniejszy, proszę nie zerkać. Patryk Sikora, numer 17, numer 66, Mateusz Duchowski, Tomasz Foszmańczyk, to numer 10, Mateusz Winciarz, 49, numer 7, Daniel Paszek i numer 27 z przodu, Mariusz Idzik. W pierwszym składzie na ławce rezerwowych chociażby właśnie Mateusz Lechowicz, Tomasz Podgórski przede wszystkim, Konrad Kasolik, a teraz ruchy przed szansą, no i zdobywa bramkę, otwiera wynik. Nie kto inny jak ten super snajper Chorzowian w ostatnich tygodniach. On wpisywał się na listę strzelców w czterech ostatnich meczach. 6 bramek, no i dzisiaj wszyscy na te jego trafienia czekają. No i otwiera wynik bardzo szybko Paszek. No tutaj z pewnością kolejni ofensywni zawodnicy będą szukać swoich prób. Każdy chciałby w takim meczu poszukać bramki, no ale to nie będzie łatwe. Paszek! Bardzo dobrych nastrojach, oczywiście jeszcze za tydzień jeden mecz, ale wyjazdowy najprawdopodobniej bez kibiców Chorzowian. Teraz ruch, szansa na drugą bramkę, no ale drużynę zawodnika pochodzącego z brzegu jest także Bartosz Boruń. Nowacki, no i mamy niespodziewany wynik. Chyba tego mało kto się spodziewał. Winciarz. Dobre ostatnie tygodnie, bo także mecz w Zielonej Górze, no a teraz szansa dla ruchu. Teraz rzut wolny ponad bramką. Czy uda się Chorzowianom w kontrataku indywidualnie na lewej stronie? No i jest szansa na bramkę w kontrze. Ruch wykańcza tą sytuację. 2-1, niebiescy prowadzą. Pędzi trochę jak taki jeździec bez głowy po tej lewej stronie, ale wszystko było przemyślane. Teraz Majchrowski w opałach do awansów. No i tak jak powiedziałem, przede wszystkim wrocławianie. Teraz rzut wolny dla ruchu. Skupmy się na tym, co się dzieje w Chorzowie, bo jest blisko trzeciej bramki. Już zmierza w pole karne Stenzel, bo on dzisiaj jako ten środkowy napastnik, on ma szukać tych piłek. Teraz szansa, pozostawiony sam w polu karnym, no i zdobywa drugą bramkę Leszek Nowosielski. No chyba sami zaskoczeni gracze LZS-u, no bo im dwie bramki w jednym meczu nie zdarzyło się jeszcze zdobyć w tym sezonie. Zdecydowanie bramkarzem numer jeden w ekipie LZS-u. Jeszcze rzut rożny, znowu widzieliśmy ten cały obręb szesnastki pusty, a teraz bramka dla ruchu, bramka numer 3 dla Chorzowian. 3-2 po pierwszej połowie, ruch Chorzów prowadzi z LZS-em Starowice Dolne. Może mało kto się spodziewał, że jeżeli padnie 5 bramek, bo tego scenariusza chyba wielu się spodziewało, to że będą one tak rozłożone w takim scenariuszu. No ale dobrze, cieszmy się z tego, że są emocje w Chorzowie, że tutaj wiele się dzieje i że nikt na razie nie może opuszczać stadionu, że już 3 punkty dopisywać może do dorobku czołowej drużyny trzeciej ligi, chciałem powiedzieć wicelidera, no ale ruchowi jeszcze do tego do tej pozycji trochę brakuje. W każdym razie Chorzowianie są na dobrej drodze, by cały czas powiększać swój dorobek. Szansa dla ruchu. No i Paszek, dośrodkowanie, no i zalicza asystę, bo ruch w tym momencie zdobywa bramkę numer 4 w tym spotkaniu. Jeszcze tam zamieszanie w bramce, no ale to wszystko, mamy nadzieję, nic groźnego, nic. Będą tutaj do końca tego spotkania walczyć ambitnie. Sikora rozprowadził tą piłkę do Idzika, jeszcze tam w środku pola, no i bramka samobójcza, więc no bardzo zły ten scenariusz dla LZS-u w drugiej połowie, pocieszany teraz przez swoich partnerów. Maciej, też nie można tak tego interpretować w tej pierwszej połowie, może po przerwie jest inaczej. Teraz Duchowski zdecydował się na strzał. Próbuje coś tutaj zmieniać trener Rejl, no ale to Chorzowianie cały czas w natarciu, no bronią się teraz mocno, no a teraz była szansa na bramkę. W tym momencie zawodnikom LZS-u, teraz ruch jest w środku, Podgórski pokazuje się do niego, ta piłka trochę zbyt mocna, chociaż zdąży, zdążył napastnik. Udało się dobrze tam podać tej piłki i Dzik, teraz mięciutko, on nie było spalonego, no i mamy gola numer 6. Wydawało się, że tam jest pozycja spalona, stanęło kilku zawodników
LZS-u, czekając jakby na decyzję, zapracował sobie mocno na to chwalenie przez kibiców. Teraz goście i Tomasz Nowak, kolega Katowickiego, jako już trzecioligowiec, awansem na przyszły sezon, a więc trochę ruch miał tego grania. No i wychodził z tego całkiem dobrze, a teraz podkreślenie jako tej bardzo dobrej gry. Zobaczymy, czy to wszystko się zakończy udanym strzałem. Udany strzał, no. I minus, no to z pewnością ta drużyna będzie walczyć o to pierwsze miejsce. Teraz ruch jeszcze po rzucie wolnym, sprytnie, inaczej rozegrany, no i pod bramką zamieszanie, które kończy się trafieniem, a więc ruch szukał cały czas tej siódmej bramki. Cały czas Chorzowianie tą drugą zwrotkę chyba jeszcze, co niektórzy ci bardziej pamiętliwi śpiewają. No i to już zakończenie tego spotkania, także chyba sędzia nie chciał tutaj katować piłkarzy LZS-u. Ruch wygrał, dzisiaj już kłaniamy z rozradowanego, szczęśliwego Chorzowa. 7 bramek na własnym boisku, na własnym koncie, rzadko kiedy się zdobywa, oby tak częściej, oby przede wszystkim te 3 punkty były zawsze domeną Chorzowian na tym boisku. Dziękuję bardzo, kłaniam się niziutko, dziękuję za wszystkie te relacje w tym roku, oby to zakończenie tej rundy jesiennej za tydzień było równie udane. Do usłyszenia, Tadeusz Daniszek.